Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w piątym odcinku naszej gry w Imperator Rome, gdzie gramy oczywiście Rzymem i w tym momencie mamy 16 maja 468 roku od założenia miasta, czyli 286 rok przed naszą erą. W tym momencie szykujemy się do wojny z Syrakuzami, ponieważ chcemy wykorzystać fakt, no, że jakby nie patrzeć, tutaj mamy do czynienia z walczą z Kartaginą. Więc dlaczego by nie wykorzystać ten moment? Więc teraz tutaj mamy zgromadzoną flotę. W odpowiednich miejscach. Flota Syrakus to jest raptem 5 trilem, więc nie powinni nawet być w stanie z nami skutecznie walczyć. Teraz tak, więc czy my mamy na was, już nie pamiętam, roszczenie? Nie, oczywiście nie mamy, więc chcemy wysunąć roszczenia na prowincję Sipuli. To będzie nasz war goal. Flota jest już zgromadzona w jednym oto miejscu. Tutaj mamy te 3 legiony. Ktoś tutaj chce, właśnie widzę od nas pewne surowce. No to bardzo dobrze. No to w takim razie tutaj, co jest też ciekawe, jak widać nie za bardzo chcą tutaj frakcje nas popierać. Tutaj dlaczego nie chcą nas popierać, jeśli chodzi na przykład w kwestii frakcji militarnej. Ach, już wiem. Tutaj za to zawiążemy przyjaźń pomiędzy naszym konsulem a Faustusem Herminiusem. Dlaczego by nie? No tak, ponieważ my mamy jeszcze chyba pewną ilość War Exhaustion, więc jak chyba War Exhaustion nam spadnie, no to w tym momencie prędzej będziemy mogli liczyć na to, że będą chętniej popierać. Tak czy jak, tak to wygląda. Tutaj jesteśmy gotowi. Wyczekujemy tego momentu. Wyczekujemy potencjalnego tutaj uderzenia. I teraz zobaczmy tak, jak wam idzie ta wojna. Czyli tak, Syrakuzy zdecydowanie wygrywają w tym konflikcie. Nie da się ukryć. I teraz tak, będziemy mieli oczywiście walczyć tutaj z Lokri. Poczekajmy, 58 stanowisk. Tutaj jeszcze widzę. No tak, nasz obecny władca nie ma zbyt dużego umiejętności militarnej, więc też nie za bardzo chyba frakcja militarna tutaj wierzy. Za niedługo powinniśmy mieć jeszcze dodatkowe procenty, jeśli chodzi o War Exhaustion. Powinien War Exhaustion już zejść dosłownie za 2 miesiące, więc poczekamy. I uderzymy w takim razie. I bardzo dobrze, w końcu będziemy eksportować żelazo. I dzięki temu nasza ciężka piechota ma w tym momencie tak naprawdę 35 plus 11,80, no 46% z hakiem dyscypliny. I nasz konsul jest trendowaty, co sprawia, że szybko będzie jego zdrowie spadać, jego płodność też spadła, no i oczywiście popularność raczej. Nie można mówić tutaj o popularności w przypadku bycia trendowatym w czasach starożytnych. Dobra, w takim razie tutaj sobie weźmiemy, zobaczmy, 58 stanowisk, czyli nie chcą już nas dalej popierać. Frakcja kupiecka nas nie popiera. Zobaczmy w ogóle, jak w tym momencie wygląda tutaj, jeśli chodzi o nasze frakcje. Tutaj mamy głównie frakcję administracyjną i nasz stary konsul Publius Sempronius Sofus będzie kolejnym kandydatem, więc całkiem fajnie. Dobra, więc w takim razie, tak jak powiedziałem, szykujemy tutaj armię, załadujemy. Ok, mamy załadowane, no to jesteśmy w takim razie gotowi do uderzenia. I teraz tak, twoja lojalność jest delikatnie mówiąc niezadowalająca, więc będziemy musieli, nie chcemy, żeby każde miasto w Apulii miało zwiększone niepokoje i też żeby zyskał korupcję, więc będziemy musieli go naprostować, ale też tutaj, żeby nie było problemu właśnie z jego lojalnością, po prostu go przekupimy. Nasz konsul dostanie troszeczkę korupcji, no ale to nie będzie aż tak duży problem. No dobra, więc w takim razie, tak jak powiedziałem, czas jest uderzyć tutaj na Syrakuzy, więc czas jest na wojnę, dostaniemy co prawda tyranię, ale nasza obecna tyrania już prawie kompletnie zmalała. Żeby przyspieszyć zbijanie tej nie korupcji, tylko tyranii, weźmiemy sobie też wynalazek oficjalnych oratorów, dzięki czemu ta tyrania zejdzie jeszcze szybciej. No dobra, więc w takim razie bierzemy Sykulię, wywołujemy wojnę, płyniemy i tutaj w takim razie no po prostu czas jest uderzyć od razu na tutaj te państwa. No i w tym momencie dobra, mamy tutaj wydarzenie, tutaj zwyciężymy z flotą. No więc tak czy siak tutaj... Ach, wy jeszcze wojujecie z Sykulią. Dobra, więc tak czy siak tutaj będziemy chcieli dokonać szybkiego desantu na Kartaginę. I w takim razie wy jeszcze tutaj. No i dobra. Tak to się prezentuje, mamy Tarent, cały czas jest nielojalny. Tutaj też trzeba pamiętać, że mamy takie oczywiście informacje. W tym momencie 9% naszej populacji jest nielojalna, znajduje się właśnie w Tarencie, która jest naszą, powiedzmy, prowincją. Na szczęście to jest tylko 9%, ponieważ musi być przynajmniej 33%, żeby tutaj nam groziła wojna atomowa, więc jest nie najgorzej. I nasz konsul jeszcze od tego trądu, można powiedzieć, stał się jeszcze no, nie jest najsprytniejszy, delikatnie mówiąc, foolish, czyli głupi. Możemy dokonać tutaj kolonizacji w końcu, więc dokonamy kolonizacji, przemieścimy tutaj naszą populację z Alerii, no i Fikaria jest już skolonizowana, więc tutaj mamy do czynienia z kamieniem, więc no, całkiem sympatycznie to wszystko się prezentuje. Dobra, w takim razie wy będziemy chcieli, żebyście ruszyli tędy i zajęli tutaj Geras. No, może jednak nie. Może jednak nie, zdecydowanie nie. Wolałbym tego uniknąć. Tutaj chcecie oliwki, bardzo was proszę. A, i musimy tutaj przydzielić nowe stanowisko. I Papiri i Juni nie mają stanowisk w rządzie. Czy mamy jakichś juniuszy? Juniusze, którzy mogliby tutaj objąć to stanowisko, więc weźmiemy mimo wszystko chyba Papiriusów. Czekaj, zobaczmy właśnie tą rodzinę Papiri, gdzie wy byliście. Papiri jest tutaj. To jesteś trybunem, Tribunus Militum. Dobra, więc może mimo wszystko przydzielimy tutaj jednak juniuszom. Więc gdzie ty byłeś? No nie. No delikatnie mówiąc, jego wpływ jest zerowy, ale przynajmniej będziemy już mieli tylko jedną niezadowoloną rodzinę z braku stanowisk w naszej republice, więc całkiem. Dobra, nasz manpower jest, wygląda na ten moment też znośnie. No i tutaj mam nadzieję tylko, że uda się właśnie... Fajnie byłoby, jakby faktycznie Syrakuzy były w stanie przejąć to Sykanie, ale coś mi się wydaje, że to raczej nie będzie możliwe. Tutaj będą nas starać się zaatakować tutaj. Teraz tak, my mamy bottleneck, całkiem możliwe, że... A, wycofali się. Tutaj oczywiście pozwolimy na eksport różnych dóbr handlowych, tutaj nie będziemy się tym... zbytnio przejmować. Czy mamy cały czas tą dyscyplinę? Bardzo fajnie, 35% dyscypliny ciężkiej piechoty. I teraz tak, w Weli, Welia tutaj była gdzieś, jeśli dobrze pamiętam, tutaj możemy dostać rynek, albo możemy dostać gotówkę. I ja bym wolał zainwestować w rynek, no bo rynek, jakby nie patrzeć, też ma tą zaletę, że zwiększa nasz poziom cywilizacji w mieście, no i zwiększa dochody, więc dlaczego by nie? Dobra, tutaj powinniśmy za niedługo zakończyć proces tak naprawdę tutaj oblegania właśnie tych fortyfikacji. A poza tym będziemy musieli raczej poczekać. Ok, czyli Messania jest zajęta. Dobra, czyli te dwie fortyfikacje powinny wpaść za niedługo w nasze ręce. Więc my możemy raczej bez problemu tutaj ruszyć na południe. I teraz pytanie jest, gdzie jest armia Syrakus? To jest 22 tysiące żołnierzy. Tutaj mamy jeszcze was wolnych, więc tutaj będziemy mogli sobie mniej czy więcej... No tutaj oczywiście się nie chcemy zgodzić. Ok, to jest bardzo dobra wiadomość. My w takim razie nie będziemy chcieli tutaj ingerować w żaden sposób w to, co robi tutaj Kartagina. No z tego powodu, że jeśli Kartagińczykom uda się... Nie Kartagińczykom, tylko... Sycylijczykom, czyli właśnie Syrakuzom, udaje im się zająć Murgantię. To jest duża szansa, że Siculia zostanie tutaj pokonana. I mamy właśnie nowego konsula. Nasz stary pierwszy konsul, jeśli dobrze pamiętam, wrócił na stanowisko, czyli Publius Sempronius Sofus. To jest jego drugi raz jest właśnie konsulem. Musimy przydzielić tytuł cenzora i mamy tutaj Flavii i Papiri. Czy mamy jakiś Flawiuszy, którzy są gotowi objąć to stanowisko? Chociaż cenzor... Już nie pamiętam, co tak dokładnie robił cenzor. Czyli Papiri, tutaj mamy szósteczkę i mamy jeszcze Flawiuszy. Czy mamy w ogóle jakieś Flawiuszy? Mamy ciebie, więc raczej nie. To w takim razie weźmiemy sobie tego Papiriusa. To zwiększa wpływy Senatu. Oś chyba w jego partii i w tym momencie tak, już tylko ponownie jedna rodzina. Okej, no dobra, czyli w takim razie to jest wszystko zgodnie z planem poszło. I tak udało się Syrakuzom przejąć tutaj to wszystko bardzo, bardzo dobrze. Więc no cóż, w takim razie będziemy mogli, na razie nie będziemy mieli potrzeby walczyć jeszcze z Syrakuzami, więc po prostu jest cudnie. Dobra. Więc tak to wygląda, tutaj będziemy powoli się szykować. Dobra. Więc tutaj weźmiemy sobie ciężką naszą piechotę. I tutaj po prostu ruszymy do Lilibeium. Wy tutaj ruszycie, wy tutaj wzmocnicie. No i tutaj możemy wzmocnić na ten moment. I bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Katanę tutaj powinno ten. I w tym momencie, niestety, nasz wybitny dowódca, czyli Quintus Fabius Rullianus, ten wybitny taktyk z 11 umiejętności bojowej, zmarł. Niestety. To jest bardzo zła wiadomość dla nas i w tym momencie musimy wybrać w tym Legionie jakiegoś nowego dowódcę. Czyli tutaj by wypadało albo Marsję, albo Flawiuszy. Zobaczmy, czy mamy kogoś z tych rodzin tutaj do przyjęcia. Możemy Marsję albo Flawiusza. To jeśli z dwojga złego, jeśli dobrze pamiętam, zobaczmy te rodziny. Flawiusze, no tak, ten jest z trybunem plebejskim, już nie może objąć stanowiska, a Marsja, to w takim razie, czekajcie, co? Dziwne rzeczy czasami się tutaj dzieją, mam wrażenie, coś jest nie tak, ale w każdym razie tutaj weźmiemy sobie w takim razie, tak jak powiedziałem, tego Marsję i już tylko pozostanie jedna rodzina z bez... no i jest idealnie. Właśnie, nie pamiętam tylko, czy my możemy podpisać z wami oddzielnie traktat pokojowy. Nie, nie możemy. No i dobra, w takim razie zobaczmy. Więc my tu musimy też zająć... Dobra, tutaj chcemy wkroczyć na Morgantynę. Tutaj będziemy chcieli... Za to tak naprawdę tymi dwoma legionami operować i zająć się, jakby nie patrzeć, tą gigantyczną armią z Syrakus. No dobra. Tak, możemy się zgodzić na ten handel. No i w takim razie tutaj zmierzamy. Tutaj będziemy mieli... Więc jak tylko Katana zostanie przyjęta przez nas, tutaj porzucimy te 6000 tutaj, żeby walczyli potencjalnie tutaj pod Morgantyną. Tutaj nasze państwa zależne powinny wykończyć i przejąć resztę tutaj tych terenów. Tutaj będą starać się oblegać, co jest dla nas dobrą rzeczą, no bo my będziemy wtedy mieli możliwość wykorzystania terenu przeciwko armii syrakuskiej. Więc tak to będzie się... Taki będzie nasz plan rozgrywki. Za niedługo będziemy też mieli skończone badania w dziedzinie technologii militarnej i administracyjnej. W administracyjnej dostaniemy przede wszystkim Peregrinię. Zwiększy to zadowolenie o 5% w tych zwiększy o 5% zadowolenie wszystkich tych jednostek populacji, które są naszej kultury, ale znaczy są naszej grupy kulturowej, ale nie są naszej kultury. O, w ten oto sposób. No dobra, no to w takim razie zobaczmy. Ach, możemy tędy normalnie ruszyć. No tak, no zapomniałem, bo tutaj. Więc będziemy chcieli w takim razie po prostu ruszyć i dalej zmierzać w tą oto stronę. Tutaj mamy za to ci są exiled. No więc tutaj będą raczej się ścigać, takie mam wrażenie. I zaraz zobaczymy. No, mam nadzieję, że Morgantyna szybko upadnie, ponieważ jeśli już szybko upadnie, to będziemy mogli już zjeść do końca tak naprawdę Syrakuzy i wtedy cały nasz podbój zostanie zakończony. Tutaj mamy do czynienia z małym garnizonem, więc tutaj zaszturmujemy i mamy zwycięstwo. No dobrze, no to w takim razie będziemy chcieli... Okej, dobra. No więc w takim razie wszystko tutaj trafi w nasze ręce, dostaniemy 13 agresywnej ekspansji, weźmiemy gotówkę, no i mamy tak, podbój Syrakus, no i tutaj musimy podjąć decyzję, jak chcemy to z temu się w kwestii właśnie zdobycia Syrakus, jaki jest nasz plan. Będziemy chcieli być raczej łaskawi, ponieważ to jest wspaniałe miasto i miało duże znaczenie w wojnie peloponeskiej, między innymi Ateny tutaj dokonały inwazji na Syrakuzy i Syrakuzy właśnie wezwały Spartę do pomocy i tutaj się okazało, że było pewne zdziwienie właśnie w tym wszystkim, ponieważ tak naprawdę jeśli dobrze pamiętam, raptem paru Spartan praktycznie taki system trochę jak u Sowietów w późniejszym czasie, czyli po prostu instruktorzy czy doradcy wojskowi się pojawili tak naprawdę, ale się okazało, że właśnie te sugestie i właśnie dowodzenie sprawowane przez właśnie czy te pomysły. Tak, zorganizował tutaj tych Syrakuzańczyków właśnie ten Spartiata, no dużo pomogło i tak naprawdę odwróciło szalę tutaj tego konfliktu na Sycylii przeciwko Atenom. No i teraz musimy podjąć decyzję, czy chcemy dokonać konwersji populacji na Rzymian za 100 punktów Civic Power i dzięki temu też... będziemy mieli w Syrakuzach mniejszy problem z... no właśnie, to jest dobre pytanie. Jak będziemy chcieli tutaj to załatwić? Tutaj tak będziemy mieli problem, bo jak widzę, że tutaj lojalność jest nie za ciekawa. Więc w takim razie skorzystamy z tego i tutaj będziemy chcieli też raczej być łaskawi. Oczywiście też ich wygnamy, żeby choć troszeczkę zmniejszyć naszą agresywną ekspansję. No dobra, więc... kolejną rzeczą, którą będziemy chcieli zrobić, to jest tak naprawdę w końcu się uporać z tymi podłymi, przeprzydłymi piratami, którzy nas tutaj, no, niewątpliwie dosyć denerwują. Także konflikt tutaj został zakończony i została tak naprawdę tutaj jeszcze Sykania, którą zaraz podbijemy sobie. Więc wysunęliśmy roszczenia. Tutaj powinniśmy zwyciężyć w niedługim czasie chyba w tym starciu. I mamy postęp Civic i tak jak powiedziałem, chcemy wziąć Peregrini i straciliśmy jedną triremę, będziemy chcieli się naprawić i będziemy chcieli wziąć prawa człowieka, czy Rights of Man, dzięki czemu zwiększymy też wydajność naszych nie najemników, tylko niewolników. No dobra, więc tutaj będziemy musieli jakoś sensownie się ustawić. Tutaj mamy jedno z wydarzeń, zobaczmy Vicentium. Gdzie się znajduje Vicentium. Vicentium jest tutaj i mamy Saturnię. Zobaczmy, Vicentium jest większe od Saturnii, więc w takim razie chcemy większe raczej podatki w Vicentium niż w Saturnii. No dobra, czyli tak, nasze armie tutaj powinny być zaraz przygotowane. Gdzieś tutaj mamy tą kolejną 15. I mamy podagrę, nasz konsul zachorował na podagrę, czy została u niego zdiagnozowana. I niestety w tych czasach podagra była, nawet w dzisiejszych czasach podagra jest dosyć ciężką chorobą i dosyć problematyczną, a w tym momencie no tutaj będzie niestety wpłynie na poziom zdrowia naszego tutaj oto władcy. Możemy tutaj dokonać eksportu szkła, i nasz jeden z państw zależnych dostanie właśnie to oto szkło. Więc dobra, tu będziemy chcieli zgromadzić siły i tak jak myślę, będziemy chcieli tutaj zgromadzić troszeczkę sił i tutaj być gotowym do uderzenia na Sykanię. Tutaj problem z tą Sykanią jest tak naprawdę taki, że tutaj mamy 23 000 żołnierzy przeciwnika. Piszemy sobie błogosławieństwo Marsa, poczekamy jeszcze aż nam zejdzie ten worek z oszczyn. Będziemy chcieli eksportować kamień. Możemy wziąć za 800 punktów. Nie, możemy przede wszystkim wziąć tak. Mamy 100 punktów. Więc ja bym wziął materiał Science, dzięki czemu koszt naszych tradycji wojskowych spadnie 80 punktów na stałe, no więc będziemy mieli 720, 1120 i tak dalej. I chętnie wezmę w takim razie Marsz Orłów, dzięki czemu morale naszych armii wzrośnie o 10%. Więc tak, tutaj mamy, w tym Legionie nie mamy dowódcy i tutaj zarówno Trymuli, jak i Flawi nie mają nie mają stanowisk w naszej republice, czyli jeszcze raz Tremuli. Czy mamy jakieś Tremuliuszy? Mamy i mamy jeszcze Flawiuszy. Czy to są wszyscy Flawiusze i wszyscy... No, jak widać, tak, więc będziemy chcieli teraz zobaczyć ich przynależność partyjną. Obydwaj są populistami. I chyba w takim razie, dobra, weźmy sobie tutaj Flawiusze. Flawiusze brzmiały jak taki bardziej dostojny, starodawny ród. No dobra, więc może nie będziemy aż tak jednak czekać, aż tutaj zakończymy te wszystkie nam murek zresztą spadnie. Po prostu jak najszybciej chcemy to wszystko tutaj zająć. Tutaj będziemy mieli fort, tutaj też jest fort, no i w tym momencie dokonamy tak naprawdę zjednoczenia południa Półwyspu Apenińskiego i zaraz będziemy mogli ruszyć na północ. Zobaczmy tymczasem, jak tutaj wygląda sprawa tak w Sermigium. Tutaj mamy... Teraz tak, mamy już 3 prowincje tak naprawdę, które nie są lojalne w stosunku do nas. Tutaj mamy 10 i... 7% populacji, no to tak sobie to wygląda. Tutaj nie musimy mieć aż takiego dużego attrition, no bez przesady. Tak naprawdę tutaj będziemy mogli wysłać tylko was. Ok. Dobra, więc tutaj poczekamy. Traficie 6 i możemy was wycofać. Zgadzamy się na handel oczywiście, mamy 5 denarów 62 miesięcznie, czyli całkiem fajnie to wszystko wygląda. Dobra, zobaczmy jak tam w Rzymie. Czy możemy coś tutaj rozbudować? Ach, w Rzymie mamy aż tyle naprawdę budynków do zbudowania. Będę chciał zbudować jeden spichracz, dzięki czemu zadowolenie niewolników wzrośnie i też przyrost populacji też będzie wyższy. I będziemy chcieli chyba jeszcze raz to zrobić, czyli 2 spichrarze sobie tutaj postawimy w Rzymie. No i dobra, więc tutaj będziemy to oblegać. Możemy tutaj się zgodzić. Pontifex Maximus zmarł, więc mamy tutaj nowe stanowisko. Więc tutaj możemy kogoś, być może z Tremuli się uda znaleźć tutaj kogoś użytecznego. O matko, ciebie to by się przydało gdzieś na jakieś inne stanowisko obsadzić, więc w takim razie na razie was zignorujemy i Fulviuszowi Fulvius Petinus będzie naszym po prostu Pontifex Maximus i chyba nawet on miał, wydaje mi się, jakąś ambicję, ponieważ jeszcze jego współczynnik zapału wzrósł. No dobra, więc tutaj mamy jedną fortyfikację już obsadzoną i już zajętą, więc tutaj zostało nam tak naprawdę tylko jedna ta fortyfikacja. Bardzo dobrze, bierzemy gotówkę. Dobra, i tutaj mamy wydarzenie związane z no i w tym momencie populiści nam zobaczmy, i teraz Abelinum, to jest Abelinum, ok, czyli to jest tutaj to miasto. I tutaj dostaniemy modyfikator do końca rozgrywki, zwany State Owned Farmlands, czyli po prostu no, tereny uprawne, tereny rolne kontrolowane przez państwo, a nie przez na przykład patrycjuszy czy latyfundia. Ja bym na to chyba przystał, ponieważ zmniejszy tutaj niepokoje lokalne i zwiększy nam podatki też w tej prowincji, czy w mieście raczej. Więc całkiem niczego sobie. Dobra, tutaj mamy cały czas niską lojalność. Tutaj mamy dosyć wysoką korupcję twoją, więc przydałoby się prędzej czy później coś z tym zrobić, z tą korupcją, ale na ten moment chyba nic nie możemy jeszcze tu uczynić. Weźmiemy sobie sapping, czyli podkopy, dzięki czemu będziemy mieli po prostu szybsze zdobywanie, w razie czego szybsze zdobywanie fortyfikacji. Więc bierzemy sobie na razie te 3 regiony i ruszymy na północ. Powoli będziemy przemieszczać nasze siły na północ, będziemy też tam chcieli raczej zaatakować. Dobra, więc tak to wygląda. I w Cirisei ponownie się pojawiła podobna rzecz, tylko tutaj też dostaliśmy 2000 manpowera, czyli nasza pula manpowera prezentuje się niczego sobie. Tutaj będziemy chcieli za to zająć się tymi piratami z kolei. Powinniśmy tutaj też zwyciężyć raczej bez większego problemu. Tutaj mamy 24 okręty przeciwko ich 7. Nasze rzuty są troszeczkę lepsze. Nasze pozycjonowanie no, nie jest najlepsze, no, ale będziemy teraz chcieli ich ścigać tutaj. Więc będziemy chcieli tak paręnaście razy, żeby się upewnić, że uda nam się ich zniszczyć. Flotę właśnie Hipostratosa Nikokrida. Tutaj już prawie zostało rozbite. A, nawet zostało rozbite. No bardzo dobrze. Tak, chcemy mieć to wino. Dobrze, więc w takim razie możemy powoli też wysyłać kolejnych tych i tutaj widzę, że chcą, żebyśmy eksportowali zboże z Sycylii, z prowincji Sykania, więc całkiem fajnie. Dobra, teraz tak, tutaj mamy Anconę. Będziemy chcieli pewnie uderzyć na Anconę w niedługim czasie, a potem będziemy musieli pomyśleć o jakichś dalszych naszych planach. Zobaczmy teraz też. Tutaj mamy też do czynienia z Republiką Plutokratyczną, ta Nukeria, i wydaje mi się, że byłoby fajnie tak naprawdę tutaj was w końcu zacząć integrować. Tutaj gdzieś powinno być. Start integration musimy mieć większe relacje lepsze, więc zaczniemy powoli sobie tutaj poprawiać relacje i będziemy chcieli też wziąć taki wynalazek, który też zwiększa o maksymalnie o 20% poprawę opinii czy relacji. Dobrze, ale to co będziemy kontynuować dalej, no to będzie w kolejnych odcinkach, więc plan jest następujący. My tutaj kontrolujemy na ten moment właśnie praktycznie cały Półwysep Apeniński. Mamy tutaj, będziemy powoli niektóre państwa tutaj integrować, jak na przykład Nukerię, która jest republiką, więc wydaje mi się, że tutaj tak usprawiedliwimy to, że republiki będziemy szybciej integrować, bo są mają zbliżone ustrój do nas, podczas gdy tutaj te plemiona będą no, ciężej do zintegrowania, więc tak to zrobimy w ten sposób. Plus jeszcze, jakby nie patrzeć, te plemiona, właśnie te państwa plemienne mają dosyć duże armie potencjalnie, więc będą na nas bardziej przydatne niż na przykład taka Nukeria, która w tym momencie ma raptem 3000 żołnierzy, czyli 3 kohorty. No więc tak też zrobimy. No i dobrze, więc będziemy się szykować tutaj do podboju północy i też oczywiście będziemy szykować się do konfliktu z Kartaginą, ale to już będzie w kolejnych materiałach. Ja wam za to życzę miłego dnia, dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych częściach. Cześć!